ogień, bez krzyżyka to dzień stracony. Co tam masz ciekawego? Ktoś przysłał jakieś zdjęcie? Tak, przysłali. Ja zaczęłam haftować po przejściu na emeryturę. Ponieważ miałam dosyć wyczerpującą pracę, przez 23 lata pełniłam funkcję zawodową kuratora rodzinnego przy sądzie rejonowym. Praca z młodzieżą trudną, z marginesem społecznym, często z osobami uzależnionymi, no była pracą rzeczywiście bardzo wyczerpującą. Jest. Miałam do wyboru albo nie robić nic, albo się czymś zająć. W telewizji usłyszeliśmy, że oto bitwa pod Grunwaldem, oryginał jest w bardzo złym stanie, że właśnie zostanie poddawany w tej chwili renowacji, że renowacja będzie trwała bardzo długo, będzie bardzo kosztowna. W związku z czym syn tak popatrzył właśnie po tych naszych ścianach i mówi, wiesz co, tyle już tego zrobiłaś, że już by wyszło z połowy bitwy pod Grunwaldem. Nie, jakbyś się za to wzięła. Sama tego nie zrobi. Ale jak mi pomożesz? Proszę bardzo. Najważniejszą rzeczą było, wiadomo, pozyskanie zdjęcia. Takie zdjęcie znaleźliśmy w Muzeum Narodowym w Warszawie. To zdjęcie nam udostępniono. Kolejnym bardzo ważnym elementem jest znalezienie kogoś, kto przetworzy to zdjęcie na diagram do haftowania. W bitwie pod Grunwaldem pracowało igłą i nitką 32 osoby, 3 zajmowały się tą stroną logistyczną. Najpierw tutaj w Domu Kultury ogłosiliśmy konkurs na takie prace hafciarskie właśnie. I to był zaczątek naszego kółka. A potem to już poszło pocztą pantoflową. Przy bitwie pod Grunwaldem zużyto 150 km nici, 220 kolorów, około 45 metrów kanwy, jako materiału, na którym jest ten haft wykonywany. Bitwa pod Grunwaldem jest w tej chwili w Muzeum w Stembarku. Do tej pory obraz obejrzało ponad 700 tysięcy osób. Było nam bardzo trudno doprowadzić sprawę do końca. Zawsze dostawaliśmy takie pytania, no nie jesteście stowarzyszeniem, nie jesteście grupą zorganizowaną, w związku z czym nie możecie się starać o dotacje. Więc powstała fundacja po prostu, żeby to uregulować prawnie. Jola, ty na lewo, skrajny na lewo. Ja mam ten proporcjon. No to za Jolą. Nas odwiedzano przy bitwie pod Grunwaldem, padały te same pytania. Czy skończymy na tym nasze dzieło, czy będziemy haftować dalej, co to będzie? No i zastanawialiśmy się bardzo mocno, co dalej. No i postawiliśmy sobie poprzeczkę jeszcze wyżej. Nie ma tego konia z głową. To teraz mamy 30 elementów, a jak jeszcze będzie 50? Tym razem przy bitwie pod Wiedniem przewinęło się przez ten projekt już 75 osób. Bo często zdarzało się tak, że ktoś podejmował wysiłek, nie dawał rady, zwracał pracę, szukaliśmy następnej osoby. Głównie te osoby zgłaszały się przy okazji oglądania bitwy pod Grunwaldem. Obecnie remontuję stare autobusy, a jestem emerytowanym policjantem. Kiedyś dawniej wyszywałem i miałem przerwę 20 lat, nie? No ale postanowiłem dzieciom pokazać, że idzie jeszcze coś zrobić, nie? Coś innego. I dlatego tak postanowiłem. Szczerze mówiąc, u mnie nikt w rodzinie nie wie, że wyszywam, nie? Jestem kierownikiem administracji osiedla w spółdzielni mieszkaniowej. Część, którą haftowałam dotyczącą bitwy pod Wiedniem, był to obrazek wielkości metr na metr. Była to część nieba, no mało ambitny kawałek, ponieważ nie było tam jakichś szczegółów dotyczących twarzy tych osób historycznych, które są uwiecznione na obrazie.
ale niestety obrazek zaczęłam haftować w moje imieniny 1 lipca w 2012 roku, skończyłam 10 czerwca 2013 roku. I było to poświęcana, do temu była każda chwila, którą miałam poza pracą zawodową i poza najpotrzebniejszymi obowiązkami w domu. Codziennie haftuję, tyle męczy się moje biedactwo. Oj, bardzo. Bardzo trudny kawałek. Wyłaniające się spod naszych rąk kształty jakiegokolwiek obrazu dają tą taką zachętę do tworzenia. Jak będzie gotowy, to zaprosimy Państwa jeszcze raz w panel, żeby już w całości pokazać podklejone obrazki i zszyty.